10 państw nie posiadając sił zbrojnych. Podobny temat już kiedyś był, ale myślę, że warto go odświeżyć. Zapraszam. Grenada. Państwo wyspiarskie na wyspie Grenada i części wysp archipelagu Grenadyn na Morzu Krajipskim. Siły zbrojne zlikwidowano w 1983 roku po amerykańskiej inwazji na Grenadę wywołanej wojskowym zamachem stanu. Za obronę państwa odpowiada Regionalny System Obronny. Inwazja na Grenadę to operacja wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki. Agresja dokonana 25 października 1983 roku siłami 7300 żołnierzy na krajipskie państwo wyspiarskie Grenada. Inter Interwencja wojskowa USA, Jamajki i Jamaiki, kilku mniejszych państw karaibskich była wywołana wojskowym zamachem stanu w Grenadzie. Kasus belli była obawa o życie amerykańskich studentów przebywających wówczas na wyspie. Celem długofalowym operacji było oczywiście utrzymanie wpływów USA w regionie, czyli armię Grenady blokują Amerykanie. Dominika. Państwo na wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie wysp nawietrznych pomiędzy Guadalupeą i Martyniką. Dominika jest republiką, członkiem wspólnoty narodów. Aktualnie obowiązująca konstytucja z 1978 roku została uchwalona w roku uzyskania pełnej niepodległości. W związku z próbą przeprowadzenia zamachu stanu przez armię siły zbrojne rozwiązano w 1981 roku. Za obronę państwa odpowiada regionalny system obronny. Andora, małe państwo w południowo-zachodniej Europie, bez dostępu do morza leży w Pirenejach, granicząc od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią. W czasie II wojny światowej Andora pozostawała neutralna, ale dopiero w 1958 roku ogłosiła pokój z Niemcami po pierwszej wojnie. Z którymi pozostawała w stanie formalnej wojny, co zostało pominięte w traktacie wersalskim. Pozostawiona w stanie pewnej izolacji, Andora była niejako poza głównym nurtem europejskiej historii. W ostatnich czasach, dzięki kwitnącej turystyce oraz rozwojowi transportu, udało się jej wyjść z tej izolacji oraz gruntownie zmienić swój system polityczny w 1993 roku, gdy została członkiem ONZ. Za obronę kraju odpowiadają wojska Hiszpanii oraz Francji. Obydwa traktaty zostały zawarte. 3 czerwca 1993 roku, Haiti. Państwo w Ameryce Środkowej, zajmujące część wyspy Haiti na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkiej Antylii, graniczy z Republiką Dominikany. Wojsko na Haiti zostało rozwiązane w 1994 roku. W 1998 utworzono jednostki Policji Narodowej, której personel liczył około 5000 osób. W 2004 roku stawiła ona niewielki opór rebelii, która wybuchła na wyspie. Istnieje również kilkudziesięcioosobowy oddział Straży Przybrzeżnej. Część państw, mimo że zmobilizowało swoje wojska, nie zakazało prawnie ich istnienia. Przykładem jest Haiti, w którym choć zlikwidowano armię, konstytucja nie zakazuje jej funkcjonowania. Liechtenstein, małe górskie państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią, główną rzeką jest Ren. Liechtenstein jest krajem podwójnie śródlądowym, należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen. W 1868 roku po rozwiązaniu Związku Niemieckiego Liechtenstein Rozwiązał również swoją 80-osobową armię i ogłosił wieczną neutralność, którą zachował m.in. w czasie obu wojen światowych. Teoretycznie armia może zostać powołana w przypadku stanu zagrożenia narodowego, jednakże takowa sytuacja nigdy nie miała miejsca. Za obronę państwa de facto odpowiedzialna jest Szwajcaria, aczkolwiek stanten nie ma potwierdzenia w oficjalnych dokumentach. Kostaryka. Państwo w Ameryce Północnej nad morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy od północy z Nikaraguą i od południa z Panamą. Łączna długość wybrzeża karaibskiego i pacyficznego wynosi 1290 km. Kostaryka była pierwszym krajem, który formalnie zlikwidował siły zbrojne. W 1949 roku została uchwalona konstytucja, która zabraniała tworzenia stałej armii. W stolicy Kostaryki znajduje się siedziba między Amerykańskiego Sądu Praw Człowieka oraz Organu ONZ Uniwersytetu Pokoju. Watykan. Miasto-państwo w Europie Południowej na Półwyspie Apenińskim. Enklawa na terytorium Włoch w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. Watykan to siedziba najwyższych władz kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy, kościelni, księża, zakonnicy oraz Gwardia Szwajcarska z rodzinami. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu: pracownicy poczty, radia, gazety, sklepów, dworca kolejowego i służby medycznej. Utrzymywany jest korpus żandarmerii jako policja wewnętrzna. Gwardia Szwajcarska służy do obrony stolicy apostolskiej, a nie całego Watykanu. Poza tym państwo nie jest połączone żadnymi traktatami obronnymi. Z Włochami, ponieważ zostałaby wtedy naruszona neutralność Watykanu. Gwardia Palatyńska oraz Gwardia Szlachecka zostały zniesione w 1970 roku, a ich jeszcze można byłoby podciągnąć pod armię. Panama, państwo w Ameryce Środkowej położone nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym, graniczy z Kolumbią i Kostaryką. Łączna długość granic lądowych wynosi 555 km. Ponad 2490 km wybrzeża morskiego, znana głównie z kanału panamskiego, dzięki któremu statki, aby przepłynąć z zachodu na wschód Ameryki, nie muszą opływać Ameryki Południowej i przechodzić przez cieśninę Magellana. Wojsko zostało zlikwidowane w 1990 roku, co w 1994 roku zostało potwierdzone przez jednomyślne głosowanie parlamentu w sprawie zmiany konstytucji. Panamskie publiczne siły zbrojne składają się z Narodowej Policji oraz Armii Narodowych Sił Morskich, Narodowej Służby Powietrznej oraz instytucjonalnych służb bezpieczeństwa mających pewne zdolności bojowe, ale to wszystko są siły wewnętrzne, można powiedzieć różne rodzaje policji. Monako, niewielkie miasto państwo położone w Europie Południowej nad morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Jest to najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata. Od 1866 roku w unii celnej z Francją, a od 1918 roku Francja uzyskała prawo do stacjonowania wojsk na terenie Monako i zatwierdzania zawieranych przez to państwo umów międzynarodowych. W Monako odbywa się znany doroczny wyścig samochodowy Grand Prix Monaco Formuły 1, jeden z oryginalnych wyścigów Formuły 1. Na terenie księstwa jest także klub piłkarski AS Monaco grający w lidze francuskiej. Niby takie małe państwo, a widzicie, ładnie się rozwija. Monaco wyrzekło się swojego zaangażowania wojskowego już w XVII wieku, kiedy postęp w dziedzinie technologii artyleryjskiej uczynił to państwo bezbronnym w stosunku do innych krajów. W dalszym ciągu określa się mianem państwa. Posiadającego ograniczone siły zbrojne zgodnie z traktatem z 1918 roku i 2002 roku, to Francja jest zobowiązana do obrony niepodległości, niezależności i integralności terytorialnej Monako w taki sam sposób, jaki czyni to w swoim przypadku. Monako utrzymuje dwie niewielkie jednostki wojskowe której głównym zadaniem jest ochrona rodziny książęcej i członków wymiaru sprawiedliwości, czy też druga jednostka odpowiedzialna za obronę cywilną oraz służbę strażacką. Obie jednostki są przeszkolone i wyposażone w broń, jednakże tutaj też działają na zasadach raczej służb wewnętrznych niż międzynarodowych. Islandia państwo położone w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach, w północnej części oceanu. Atlantyckiego. Stolicą państwa jest Reykjavik. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. Mimo członkostwa w NATO Islandia nie posiada stałej armii, co według mnie jest bez sensu, bo NATO to przecież sojusz północnoatlantycki, czyli takie wiecie, zjednoczenie armii, żeby sobie wspólnie walczyć, więc do NATO przyjęto Państwo bez armii, czyli w sumie tylko po to, żeby je ewentualnie bronić. Od 1951 do 2006 roku obowiązywała umowa obronna pomiędzy Islandią i Stanami Zjednoczonymi, która zakładała także istnienie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie. Chociaż Islandia nie posiada stałej armii, nadal utrzymuje jeden system obronny powietrza, zmilitaryzowaną straż wybrzeża, policję oraz policję taktyczną, jednakże, tak jak w poprzednich przypadkach, są to służby wewnętrzne a nie międzynarodowe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie dwa razy w tygodniu dodaję film o tematyce historycznej. Trzymajcie się. Cześć!